róż i naftalina, dziadów pełen każdy kąt. Po co to w domu trzymać? Na co komu taki chłam? Starość przypomina. Pradziad patrzy drwiąco z ram. Młodość skrzydła nam przypina. Nowy towar kusi wzrok. Tylko czasem strach nas spina, bo jak przyjdzie gorszy rok. Przyjdzie wina, to się przyda stary grat. Kożuch dziadka, babci szmatka, szafy bramek. Polecanie, flaszka z dranem, chlebny piec, koło grody, klapa z kątem, każdą rzecz. Trzymaj kruca, nie wyrzucaj, bo jeśli zechce traf. Przyjdzie wina, to się przyda stary graf. Niech się zdarzy śnieżna zima, chaty ci nie widać za... A ty w starych saniach kimasz i z kuligiem pędzisz w las. Seberniecka beczka z wina, kiedy powódź z górskich wód, są jak łodzie na nizinach, przez korniki z żarty cud. Żeleśniaku zielenina, gość lepio deszczawiu liść, nagotujesz i przetrzymasz, bo staroci pełen strych. Przyjdzie wina, to się przyda stary grat. Kożuch dziadka, babci szmatka, szafy brak. Podny sanie, flaszka z tranem, chlebny piec, koło grody, klampa z kątem, każdą rzecz. Trzymaj kruca, nie wyrzucaj, bo jeśli zechce traf. Przyjdzie wina, to się przyda stary grat. Kożuch dziadka, babci szmatka, szafy wrak. Polne sanie, flaszka z tranem, chlebny piec, koło grotek, lampa z kątem, każdą rzecz. Trzymaj kruca, nie wyrzucaj, bo jeśli zechce traf. Przyjdzie wina, to się przyda stary grat. Witajcie, witam was, komendant ochotniczy straży pożarnej w Kopydłowie, czyli jo, tero dopiero klepać. Powiedzcie mi, kiedy to my się ostatni raz widzieli? Jakoś na jesieni, nie? Króca kawał czasu. Ale powiem wam, że dobrze, że my się zimą nie umówili. U nas w Kopydłowie to były takie śniegi, że normalnie niech to ślak, no. W ogóle byście nie dojechali. Parę dni to byli w odcięciu od świata, naprawdę. A zaczęło się tak, po tej nocy to taka zawierucha była ze śnieżycą, nie? Rano odśnieżyli miło wejście przed remizą i czekamy, kiedy wójt przyśle nam jaki traktor z pługiem, żeby odśnieżył, nie? No czekamy, traktora nie widać, aż Franek woło, komendancie, coś ich się białego w zaspieruszo, chyba jakiś ich bałwan do nas idzie. No i nie pomylił się, bo to był sekretarz gminy. No przyszedł na remizę go do tak, słuchajcie, komendancie, urząd gminy nam zasypało aż po dach, klęska żywiołowo. Ja mówię, no to może wreszcie te wasze urzędniki chycą się za łopaty i pierwszy raz w życiu wykonają jaką pożyteczną robotę, nie? On mówi, nie do rady, bo sprzęt mamy w środku, a drzwi zasypane. No i dlatego wójt zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego na remizie właśnie, tu idzie i no po drodze wstąpił do gospody, co by się krzynę rozgrzać. A znocie naszego wójta, nie? Jak wstąpił do gospody, to przez 3 dni nie tylko na remizę, ale nawet do siebie nie przyjdzie. To mu mówię, wróćcie się do gminy i zarządźcie, żeby przyjechał jakiś traktor z pługiem i drogę nam odśnieżył. No ale mógł se zarządzać, jak pieniądze na ropę skończyły im się już w 3. kwartale.
późni firkowo, późni teraz. No. No i wiecie jak to jest. Musiałem znowu wziąć sprawę w swoje ręce, bo przecież jak są jakie problemy na wsi, a straż nie pomoże, no to króca kto, nie? No właśnie, a tu Zośka od maśloków miała rodzić. Ludziom trzeba przecież chleb do wsi dowieść. No nie daj Boże, jakby który musiał do doktora. Czyli potrzebny był transport. I się znalazł. O, widzicie te sanie, co tam stoją? Właśnie je Rysiek konserwuje. No tak. Sanie były. Ale skąd wziąć konia? Na szczęście Pietrek se przypomniał, że Józek Zubek na gwizdołkach moje jeszcze gniadygo. Nie sprzedał go, bo był do niego serdecznie przywiązany i nie chciał, co by go makaroniorze przerobili na konserwy. No tak. Kuń był. I no na gwizdołkach. A wy wiecie, jak my się z gwizdołkami lubimy, nie? Mówię wam, króca, poczułem się jak Miller po wyborach. No bo niby króca sukces, a sum nie uciągniesz. No nie było wyjścia, musieliśmy zawiązać z gwizdołkami koalicję. No i tak jakoś razem my tę zimę przetrwali. Trochę my im pomagali, nie? Trochę oni nam. A słuchajcie, na ferie to my dzieciokom z obu wsi taki kulik urządzili, że hej. Ale doszliśmy do wniosku, że nowoczesność nowoczesnością, a kuń we wsi musi być. A jeszcze jak te wichury przyszły i pozrywały nam elektrykę, to i lampy naftowe się przydały i żelazka na duszę. No ty nie wiesz, jakie jest żelazko na duszę? No zapytaj się starych, to ci powiedzą. Słuchajcie, i teraz jak wrócicie do domu, to radzę wam, idźcie na strych, wygrzebcie jakie starocie, łoczyście i tak jak wam tu nasi przed chwilą śpiewali. Przyjdzie bida, tu się przyda, nie? Bo my w Kopydłowie to se zawsze króca poradzimy. Dobrze go dum? No! Tak jest, panie komendancie. Przecież widzisz, Hania, że z gośćmi rozmawiam, nie ter. A poznajecie Hanie? Poznajecie Hanie? Ja właśnie... Cicho. No co chciałaś? Właśnie znalazłam takie żelazko, nie trzeba panu czego przepracować. Haniu, czekaj no dziecko, muszę wszystko im powiedzieć. O, Hania skończyła, wiecie, taki kurs dla dowódców młodzieżowych drużyn pożarniczych. MDP! Tak jest, ale cicho. I właśnie tym sikorkom Tero na remizie przewodzi. A wy, sikorki, chciałyście co ode mnie? Panie komendancie, a pan to naprawdę jedzie kupić tego konia? No jadę, albo co? A dokąd, dokąd? Do Suchedniowa, tam są największe targi końskie w Polsce. Pewnie się co wybierze, wiesz? A to byczo! Co? A jak już pan kupi tego konia, to będziemy sobie mogły na nim pojeździć? Zośka, a tyś się zapisała do strażaków, czy do ułanów? Do ułanów. To ci dum... Panie komendancie! No? Panie komendancie, ja to bym chciała, żeby on był taki biały, co by mi do tej torebki pasował. Panie... Hania, słuchaj no, o koniu nie mówi się biały i no siwy. A z poresztą nieważno maść, ważne, żeby był silny i zdrowy. A tak, tak, panie komendancie, jak będzie silny i zdrowy, to maść mu w ogóle nie będzie potrzebna. Hania. Maść to jest u konia kolor, rozumiesz? A zresztą, nieważne, słuchajcie, sikorki, ja teraz będę wyjeżdżał, żeby mi tu na remizie żadnego rozrabiania nie było. Nie było. No, mocie porządku pilnować. Pilnować. Regulaminu. Przestrzegać. Tak jest, a jakby się poliło... Jasimy! Tak jest. I pamiętajcie, że mnie na remizie we wszystkim zastępuje Pietrek. No. I mocie go słuchać. Da. Zrozumiano? Dobra, z Pietkiem zrobimy porządek. A jak pan wróci, to pan remizy w ogóle nie pozna, panie komendancie. Radość się! Wincenty! Wito! Cześć, Wicuś! No jak, powiedz, Wicuś, namyśliłeś się? Namyśliłem no. się. No. Wchodzę. O! I tak jak żeśmy się umawiali. Kupujemy konia pół na pół, a potem ja daję owies, a ty stajnie siano i obsługę. Tylko jeden warunek. Żeby był kary, co by mi pasował do karawanu. No i... Dobra, Wicuś, ale jakby się jakiś silny, zdrowy trafił, mnie wszystko jedno.
W razie czego można przefarbować. Nie, farbowanie odpada. Może puścić na deszczu i cały pogrzeb na nic. No niech ta będzie, ale stoi. Stoi. Ach. O, dobrze, że jesteście, no. No. Dzień dobry, wójcie. No, chłopie. Siadajcie. Chłopie, trzeba natychmiast zwołać na radę sztabu antykryzysowego. Przyszło pismo z obrony cywilnej, że, rozumiecie, trzeba się przygotować na wszelki wypadek jakiego ataku albo co. No, no nieważne. Tak czy inaczej, wróg nie wiadomo gdzie jest, rozumiecie? No tak. I trzeba być gotowym na wszystko. Na wszystko, tak? Nie wiadomo gdzie uderzy. Właśnie, jakby tak prasili rakietą w urząd gminy, co? A jeszcze nie daj Boże w ostra chwili, to strata by była niepowetowana. Komendancie, wy sobie nie dworujcie, no. Bo zagrożenie jest. O, chłopie, zbieramy się tutaj, bo nie wiadomo, czy u mnie w biurze to wróg nie zainstalował jakiego podsłuchu. Wróg! U nas w Kopydłowie! O klewkach żeście nie słyszeli? Też wioska i proszę, te taliby to po nocach helikopterami z obory te zarazki buklika wywozili. No i co? Wywozili! Z tymi klewkami to bójda. Leper bzdurna opowiada. Okazało się, że wywozili nie z obory, tylko z szopy. Nie helikopterem, tylko rowerem. No ale... Nie taliby, tylko miejscowe i nie wągliki, tylko węgiel. Tak. Gdzie pomogli? I sami widzicie, że w każdej plotce jest trochę prawdy. No, no. A co do tego podsłuchu? No, podsłuch u nas we wsi to był, jest i będzie. A co wykryliście? Albo to roz? No to może wiecie, jaki kraj produkcji, ten rocznik, no, model jaki... Wiem! No? Produkcja jest krajowa. No? Rocznik tak na oko będzie 1950. O! A model nazywał się Firkowo. No jest! Co ty mi tu będziesz gazał, no co ty? Idźmy tu. Wincenty, jest tu Wincenty? Jest Helusia, siedzi tam za stołem, widzisz? A co ja się pytam, głupio, czy to widzisz? Dobrze, że cię spotkałam, Wincenty. Zdążyłam. Gdzie zdążyłaś, Helusia? No do banku. Wycofałam od razu całą gotówkę i na wszelki wypadek wszystko zamieniłam na erło. Wiesz, że nawet nie było kolejki. Dopiero jak zobaczyli, że ja wszystko biorę, no to dopiero się wtedy zaczęli ustawiać. Wycofałaś pieniądze? No. A po co? No bo jak Firkowa przyleciała do mnie z wiadomością, no że ciebie do sztabu powołali. No, no bo mają być katastrofy, awarie. Terrorysty mają bomby podkładać, a krasnoludki szczać do mleka. No. No. No to na co miałam czekać? Mówiłem, wójcie, że podsłuch działo? Firkowa jakieś sobie bzdury powymyślała, ty Helcie. Uj! Nie powymyślała! I no pokazywała mi co? Pismo urzędowe z taką wielką, ogromną, czerwoną pieczęcią. Tu jest wuj, z napisem poufne. No taka była ogromna, że na własne oczy widziała. Co, cichej! Rany boskie, czekajcie, no. Czekajcie. Cholera. A mówiłem, co by... Sekretarzowi, co by nie wietrzył tajny kancelarii, kiedy ja dokumenty przeglądam, no. Nic ino... Ale nic ino baba przez okno tę łapę wsadziła i porwała dokument, no. A nie wiadomo, na czyje zlecenie, no. Słuchajcie, komendancie, wyślijcie, no, jakiego umyślnego do gminy, co by zaraz sprowadził te policjanta, no. Franek, no, chodź do tu, chłopok. Tak jest. Polecisz do gminy i sprowadzisz policję, jakoś afera jest, zaraz się zaczną aresztowania. To nie! Helcia. No? A o tych krasnoludkach, co siusiają do mleka, to też tam było? No, na własne oczy to ja tego nie widziałam. I no, na oczy Firkowy. No, ale ogólnie grozą wiało. No to poleciałam do banku. A te pieniądze to gdzie są? Mam je przy sobie. W barchanach.
Tylko co by ci nie wyleciały? Wiciu jedyny. No przecie ty wiesz, że one dołem są wiązane na kukartki. No widzisz, tyle razy mówiłeś, że to niepotrzebna strata czasu, a przydało się. No idzie już Helcia do domu. Idzie, nie chodź po wsi z takim majątkiem. No jedę. Jeszcze będziesz mieć wdzięczny, żem była taka przezorna. Słuchajcie, a ten Władek Pagasz to już wrócił? A on gdzieś wyjeżdżał? Słuchajcie, ja go posłałem jako delegata rolników gminy na szkolenie w związku z tym naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Toście się fajnego delegata wybrali. A co? Z ciebie to zawsze malkontent, Wojciechu. Za czasów premiera Buzka sprawy Unii miał w swoim ręku pan minister Czarnecki. I wcale nie uważam, żeby Władek był gorszy. A coś ty od Czarneckiego to nawet lepszy. Wiecie, sami widzicie, no. Komendancie, zaraz macie PKS-a, co byście się nie spóźnili. O, króca prawda. Pietrek, słuchaj no, zastąpisz na naradzie, wiesz, a ja muszę lecieć za 15 minut po PKS. Co, Hania? Kanapka! O, to ty dziecko zawsze o mnie pamiętasz. No, lecę, chłopy, radźcie sobie, ja muszę lecieć po PKS, ja jadę do Suchedniowa, jadę teraz. Nie mam czasu, ja już lecę. Czekajcie, czy mamy... Mamy jeszcze omówić te zadania dla straży na wypadek obrony cywilnej. No co? W obronie cywilnej to on się już 100 razy szkolili, a komendant pojechał do Suchedniowa konia kupić. To kto w gminie jest ważniejszy? Wójt czy koń? No wychodzi na to, co kuń. Rany boskie. Słuchajcie, rany boskie, co by on tylko jakiego Araba nie przyprowadził. Słuchajcie. Panie wójcie, melduje się na wezwanie. No, to natychmiast macie aresztować te niejako Firkowo. A nakaz aresztowania od prokuratora jest? Ale na żadnych prokuratorów to nie ma czasu, no. Trzeba natychmiast odzyskać skradzione dokumenty. Wróg nie śpi, rozumiecie? To ta Firkowa go obudziła? A jedźcie wy do cholery, no. Czyli, patrzcie. Tak jest. Każda minuta jest droga, no. Melduję, że iść mogę, ale aresztować nie, bo bez nakazu aresztowania od prokuratora to mogę jedynie zatrzymać i doprowadzić. Znaczy doprowadzić i zatrzymać. No, znaczy... Cichy, no to zatrzymacie i doprowadzicie, no. Zanim mnie tu na miejscu szlak nie trafi, no. Rozumiecie, no. Tak jest. No. A gdzie podejrzana przebywa? No, skąd ja mogę wiedzieć? Czy to wy jesteście od śledzenia? Co ja? Nie, melduję, że od śledzenia mamy tutaj wydział śledczy, a ja jestem jedynie od rozwieszania listów gończych. No, macie? Co? Idzie na remizę przed chwilą i on tam widziałem, pewnie siedzi z dziewuchami na dyżurce. To wy się znacie? Nie, melduję, że prywatnie to może i tak, ale jak ja mam służbę, to dla mnie się nic nie liczy i nie mam żadnych znajomych. Żadnych ty. Cholera! O mało sobie palucha nie uciąłem. Ojej. Ołówek i nóż mi się obsunął. Pietrek! Oj. Nie. Ależ się pan urżnął. Hanka! Rannego mamy! Hania! Trzeba opatrzeć i zdezynfekować! Tylko pamiętaj wodą utlenioną, bo spirytus jest u nas do użytku wewnętrznego! Sikorki, skoby głowa, ponętka strapiowa, nasz wielki styl i czar, rozwala uczuć żar, rozwala uczuć żar. Ten Jurczyński to taka ofiara, no. Ja też parę razy w życiu się urżnąłem, ale żeby z nożem, co by to? Siadajcie. Cicho, siadaj. Przeszukali my caluśkie biuro, no. Ale my tego papiera nie naszli. Ale z zeznań Wincentowej Chylusi wynika, co? Że dokument wykradziono. I my już sprawcę mamy. Zaraz będzie doprowadzona i przesłuchana. Ty, oglądaliście te prawdziwe psy? No, bo to mało po wsi lata. To nie to. To tak w telewizji taki. No. To będziemy robić
razem. No. Ja robię za tego złego, a wy za tego dobrego. No, to jak w życiu. No, jak w życiu, bo ten dobry to jest fałszywiec i taka ostatnia szuja. No, cichajcie, cichajcie, bo zaraz idę. Chodź, że ty, jaki oczy mi tutaj zaraz pieczą. No. To jest... Siadajcie. Siadajcie, tak. Meldujesz, że w wyniku czynności operacyjnych udało mi się ująć podejrzaną. No. Mam ją rozkuć? Nie, powinniście jej jeszcze kulę do nogi przykuć. Co by nie marzyła o ucieczce. No ale melduję, że ja mam inny pistolet, bo kul żeśmy nie fasowali, bo poprzednia ekipa doprowadziła do dziury budżetowej. Ale pocałujcież we mnie w tę dziurę budżetową. Słuchaj, no, ty, stara jędzo. No, przechodziłaś dzisiaj koło urzędu gminny? Przechodziłak. No, i zobaczyłaś, że okno w tajnej kancelarii jest otwarte. Bo jakiemuś krytynowi zachciało się akurat wietrzyć, no. Więc wsunęłaś swoją tę brudną łapę przez kratę i porwałaś z biurka ważny państwowy dokument. Ja? No. Słuchajcie, Filkowo, kochana, kochana, powiedzcie lepiej od razu, jak to było. No to ten wyrok będzie łagodniejszy, no może nawet w zawieszeniu. O święty Sebastianie, patronie męczenników, w zawieszeniu? Zawieszeniu. No. Za co? Za co? A za Ziobro i na chatku. Rozumiecie? Kto was zmusił do tego? No, mówcie. No. Jurczyński kozoł. Chcesz, jak się zobaczy na ziemi jaką flaszkę, albo puszkę, albo papier, to co by go nie zostawiać, ino zabrać i wrzucić do śmieciów. Słuchajcie, albo ona udaje idiotkę. Nie, no. Udaje. No to wyduście z... Słuchajcie, wyduście z niej jakie zeznanie. Dobrze, dobrze. No. Chcecie cyrkowo. Powiedzcie, kochana, no po co wam było to pismo? No po co? No to wam powiem wszystko. No. Przechodziła koło gminy. No. No. Patrzę, a na chodniku leży papier. No to bym go podniosła, to by nieporządku we wsi nie było, bo wam zawsze mówią. A co ja zawsze mówię, to ja sam wiem najlepiej. No. Gdzie jest ten papier? No i jakże... To diabłów. Jakżem zobaczyła, co tam stało napisane, to żek się tak zestrachała, no. Że poleciała do Helusi. A Helusia, no. Jakże i to przeczytała, krzyknęła i no... Jezus Maryjo! I poleciała do banku. No to ja poszłam do Wciślacki, a Wciślacka powiedziała i no tak... Ratuj nas, święty Józefie. Dzieciska zamkła w piwnicy. Lo bezpieczeństwa psa spuściła z łańcucha. No to ja poszła do Władka, co mnie nie użarł. Nie, pies. Kogoś w Ciślotka spuściła, ale go nie było. Zaraz, Wielkowo, no to ostatecznie tym pies to był, czy go nie było, no. Cicho, no to co wyście się na tego psa uparli, no? Chcę wyjaśnić sprawę, co by mieli pełny obraz, no ale ostatecznie jak nie chcecie, to nie, no pies z nią tańcował. A kiedy on ze mną nie tańcował i no chciał mnie uśryć. Fierkowa, jak wy nie zaczniecie gadać do rzeczy, no. To ja tu was tak użrę, że żaden pies was jeszcze tak nie użarł. Żaden. No, to gdzie jest ten dokument do studiabów? No to ja poszłam do remizy, do komendanta. No. Widzicie, ale on nie chciał ze mną gadać. Powiedział mi, no tak, Firkowa później. No potem poszłam do kancelaryi. No. Ten papier pokazać naszemu Pietrkowi. Aha. Sięgam za pazuchę, a tu papiera nie ma. No. Ja zaczynam go szukać, ale go już nie naszła. No i panie wójcie kochany, ja nie wiem, gdzie on się podział, choćbyście mnie zabili. A pewnie, że zabijemy. No i jak nie będzie innego wyjścia. No. Słuchaj, no, stara babo. Tak. Teraz pójdziesz siedzieć, dopóki sobie nie przypomnisz, co z tym papierem. No, zamknijcie ją w areszcie. Swoboda, swoboda, nareszcie pełen i radość, i szczęście niepojęte. Jak dobrze, gdy sama sobie łódź jest sterem, żeglarzem, okrętem. Młodości, młodości, te skrzydła dodaj nam i prezes zrobimy odlotowo.
cicho teraz ma być! Późno pójdziemy spać, rano zbudzi nas kac. Świat zmętniały za mgłą, błędny wzrok, chwiejny krok. Nogi ciążą jak głaz, ni do pola, ni w las. A więc gdy w głowie młyn, klinem klin, klinem klin. Gdzie piwory się kci, się mnie nie pytaj, bo noc przepita. Nie bawi mnie, marzyło mi się z tobą dolce vita, lecz z nami kwita, czy chcesz, czy nie. Nie czas, by topić smutki w butelce, gdy się do tańca nogi rwą i serce. Więc brzane bierz i w tęgo rusz z kupydza, nim zacznie świtać, wel skończy się. Przerabiano obsługę prądnicy, to mnie akurat nie było na zajęciach. Słuchaj, miałbyś chwilę czasu, żeby mnie tak indywidualnie wprowadzić w temat. No, jeśli idzie o szkolenie, to czemu nie? Piotruś, co robisz w skarbie? A, widzisz, myszko, nie, bo ten... Bo komendant pojechał... do Suchedniowa konia kupić, wiesz? Ja go zastępuję, wiesz? Właśnie widzę. No to teraz zastąpicie tu Hania Hanka! Poradzisz sobie, Haniu, prawda? Pewnie, ja jestem wrodzonym dowódcą! Ale... Nie ma żadnego ale! Piotruś, pranie! Pranie! Ale jakby się paliło! Gasimy! To... No, ja jestem żona strażaka i wiem, że jak syrena zawije, to przerywamy każdą robotę! Każdą! Nieraz już tak było, Piotruś. Mi sobie. Idziemy, koguciku! A teraz ja tu obejmuję dowództwo. Bierzemy się za porządki! Zostaw ty kostrupa, to mi odły być jakieś porządne narzędzie. Jak znajdę papierek, to macie przegwizdane! Come over here.
Mówi dla mnie, że do Suchedniowa pojechał? Samego rana. O, a nie mógłby się wybrać naszą okolicę? No. Na przykład do Stradun. Takiego pięknego konia eleganckiego by wybrał. Jemu się... jeszcze się nie zdarzyło mi, żeby ja jego kiedy na remizie zastał. Przepraszam bardzo, pozwoli, że usiądę? Bardzo proszę, oczywiście. Bo wie co, dla mnie się znowu przystanki pomylili i wysiadł jeden za daleko, wie? I musiał ja nazad z powrotem do tyłu drałować 6 kilometrów na piechotę. Rzeczywiście, kawał drogi. No to nawet nie to, wie? Tylko, że laczki na drogę wizytowe wziął i trochę cisnął. A teraz wie, jak człowiek w interesach jedzie, musi elegancko wyglądać, no takie czasy. No, herbatki może. Dziewczęta chętnie zrobią. To jest nasza Hania. Hania, a ja Adaszko jestem. Daszko. Bardzo przyjemnie dla mnie. Tak. To szwagier naszego komendanta. Tak, z Miluch. Ale zatrudniony Jawełko jest. U Greszka Chryniewickiego w hurtowni na Gdańsku 40. Tak, my handlujemy warzywkiem. Tak. A teraz ja się wybrał właśnie po Nowaliki. No, i przy okazji zajrzę. A ona to co, do szkoły jeszcze chyba chodzi? Dlaczego do szkoły? No bo jak w mundurku, to jaka licealistka czy coś? Teraz to oprócz strażaków mamy również strażaczki. Aniu, tak. Herbatka będzie? Z podwójnym dziobem! Zośka, dla gościa herbatka z podwójnym dziobem. Herbatka z podwójnym dziobem! Zaraz podam i na stół przygotuję. Widzi pan, skoro mamy równouprawnienie kobiet, to teraz mogą działać i pracować we wszystkich zawodach. A nie, jeśli chodzi o równouprawnienie kobiet, to ja jestem jak najbardziej za, tak. Wie, że u nas w Milukach, wie, to w każdej chałupie to przyjęte, tak. U nas w Milukach to baba może robić, co chce. Tak, może gotować, sprzątać, prać, godzinę obrządać, podwórko zamiatać, dzieci rodzić. Nikt dla niej nie będzie przeszkadzać, nie. Tak. A wie co? A ja na przykład, to już taki delikatny jestem, że jak widzę, że moja Alicja, bo moja żonka Ala, nie, na imię ma znaczy, jak ona widzi, nie, to trzeba go na sam przód ręce wsadzić, wie, to ja już jestem taki delikatny, że wynoszę się do baru na piwo. Żeby dla niej nie przeszkadzać, wie? No, prawda. To prawda, że trochę pieniędzy człowiek straci. No bo tak, raz jemu postawił, raz on musi innym kolejkę postawić, ale wie co? Spokój żonki dla mnie droższy pieniędzy. A czy by ja się na babskie strażakowanie zgodził? Wątpię. A komendant też początkowo się nie zgadza. A? Ale w końcu ustąpił. Wie pan, kobiety mają takie sposoby, żeby nas przekonać. Tak? A czasami potrafią użyć takiego argumentu. O, moja żonka to przeważnie używa patelni. No, wie. Kiedyś, nie? Kręcił ja się koło chałupy, patrzę, a drogo idzie ekspedientka ze spożywczego. Wie, że niczego wata kubita, no to patrzę, ja do płota i zagadał, jak chłop do baby, normalnie, nie? Usłyszała to moja żonka. No ale ja nie usłyszał, że ona za plecami stoi. O, jak ona mnie walnęła to patelko, tak boleśnie mnie dotknęła, wie? Do tego stopnia, że ja nie był w stanie nawet oddać. Mogę to zrozumieć. Ała. Co? Też palucha patelko oberwał? Nie. Nie, obciąłem sobie opuszek przy struganiu. Jeszcze to mnie tak boli. A zdezynfekował chociaż? Nie, sikoreczki się mną zajęły. Aha. Woda utleniona, Rivanol. Co? Żartuję chyba. Nie, no. Medycyna ludowa mówi, że palucha należy obsikać. Wtedy... Wtedy gangrena nie wejdzie i paluch szybko się zagoi. Obsikał? Nie no, jak? No jak no, żeby ja dla starego chłopa tłumaczył jak no. Może lepiej zmienimy temat. Zosia przyniosła herbatkę. Herbatka z podwójnym dziobem dla gości. Dziękuję, podziękował serdecznie, ale zapach. Żeby moja Alicja kiedy umiała taką dla mnie herbatkę zaparzyć. Ale wie co, ja już się nagadał. Teraz powie dla mnie, co w Kopydławie nowego słychać. U nas? O, w Kopydławie. Tak jest. Jak wszędzie. Najważniejszy temat rozmów to Unia Europejska. Wstępować
czy nie, no tak, młodzi są za. No ale starsi. Wie, jak to starsi? Jak chodzi o tę Unię Europejską, wie, to my z Grześkiem to możemy wstąpić choćby dzisiaj. Tak, my gotowi to. Normalnie, wie co, on był kiedyś w Niemcach, nie? I opowiadał dla mnie, przychodził lico, nie? A w sklepie marchewka. Wymyta, zapakowana, elegancko, mówi, kupię, spróbuję, jaka ta ich marchewka, nie? Spróbował i co? Świństwo. Chemio zajeżdżało, bo na sztucznych nawodach pędzone. Nie to, co nasza marchewka. Olo ma smak, no bo na naturalnym nawozie chowana. Tak, no może ta nasza marchewka jeszcze ciut nie domyta. No ale co to za problem? My z Grześkiem możemy dzisiaj się do tej Unii zapisać i zobaczy. Cała Europa u Grześka Kryniewickiego, Wełku, na gdańskiej hurtowni będzie się potem marchewkę w kolejce ustawiać. A ona to kto? To jest on, Rysio, nasz strażak. O, ciekawe te nowe mundury, jeszcze ja nie widział. To znaczy, że jak my do tej Unii wstąpimy, to wszystkie strażaki takie poprzebierane będą? Nie, to tylko do sprzątania w ramach BHP się poprzebierali. Aha. Hania tak zarządziła. Aha, Hania zarządziła, to tak. A może pan by jeszcze chciał powtórzyć taką herbatkę? A podziękował ja serdecznie, ale ja jeszcze w interesach jadę, a po takiej herbatce to ja bym miał huk za bardzo wysoko procentowy. A przepraszam bardzo, że zapytam, że strażak to widzę, ale samiec czy samiczka? Chyba nie ma wątpliwości, że to jest dziewczyna. Dziewczyna? Stefka. A Stefka? A ja Daśko jestem z Miluk, bardzo przyjemnie dla mnie. Dziewczyna, to niech usiądzie z nami, posunie się na chwilę troszkę. O, jak dziewczyna, to bardzo miło. A wie co, z tymi pciami, wie? To tak się teraz na świecie porobiło, że normalnie żenią się z kim, kto chce. Tak, baba z babą się żenią, chłop z chłopem, no Sodoma i Gomora. No jak ja sobie pomyślę, że ja bym mógł się z Grześkiem Chryniewickim ożenić, no nie. Nie, ja Grześka tu nawet lubię, wie? No, ale żeby się żenić, to no z taką dziewuchą to inna sprawa, nie? Prawda. Prawda. Przepraszam bardzo, że zapytam, ona się przeziębiona jest, czy taki głód już ma? Ja mam to od dziecka. Od dziecka? To ciekawe. Bo u nas, nie, w Milukach, od dziecka to baby przeważnie przybierają na wadę. Zaraz to panu wyjaśnię. Aha. Już od samej kołyski miałam głos taki niski. Rzecz niezwykła, lecz zdarza się czasem. Miast gawo żyć jak inne, niemowlęta niewinne. Ja w becichu mruczałam coś basem. Tato zatem i mama przeżywali wciąż dramat, że dziewczynka, a głos ma jak ładysz. Ja zaś z czasem w mym głosie odnalazłam coś, co się mi przydaje, gdy z kimś wchodzę w układy. W takiej chwili mogłabym, co tylko zechcę, zrobić z nim. Albowiem właśnie w głosie mym prawdziwa tkwi przyczyna, że gdy są ze mną, wzrasta im, że gdy są ze mną, wzrasta im, że gdy są ze mną, wzrasta im adrenalina. Adrenalina. Próbowałam też w chórze, ale szanse nieduże. Mają alty i głosy ciut niskie.
Choć podporą im byłam zawsze w tle i na tyłach, morząd pierwszy był dla sopranistek. Lecz kończyła się próba, no ja miałam ubak, bo tak dziwnie się plecie na świecie. Zgodnie z przyjętą rolą, one nadal wciąż solo, a ja w coraz to innym duecie. Bo gdy zamruczę niczym kot, serce mężczyzn mięknie w lot i w takiej chwili mogłaby, co tylko zechce zrobić z nim. Albowiem właśnie w głosie mym prawdziwa tkwi przyczyna, że gdy są ze mną, wzrasta im, że gdy są ze mną, wzrasta im, że gdy są ze mną, wzrasta im adrenalina, adrenalina. Może niektóre mają niezłą górę, lecz dzieląc obraz pół na pół, choć się nie chwalę listą mych zalet, sam każdy widzi, jaki mam dół, jaki mam dół, jaki mam dół. Mamy tutaj wizję lokalną, co byście nie przeszkadzali! Nie przeszkadzać! Tak jest! No więc tak, Firko, mówcie. Władkaś się nie zastałaś się i pobiegłaś się z tym papierem na remizę, tak? No. Komendant stał tu! Gdzie? Tu! No. Ale nie chciał ze mną gadać, no to ja poleciałam do kancelarii i co by pokazać ten papier Pietrkowi. A w kancelarii kto był? Pietrek! Ale go dostał z telefon. No, dzwoniłem do PKS-a. A potem do komendanta przyszedł Wincenty. Byłem tu w sprawie konia. No to ja poleciałam pod drzwi podsłuchać, o czym gadają. No i wtedy do komendanta przyszła Hanka. Ja, żeby mu narychtować kanapkę na drogę. Czekajcie, Wielkowa, czekajcie. Mówcie, co z tym papierem? Panie sekretarzu, złociutki, ja nie wiem, no może go położyła na stole. Oj, Firkowo, mówcie prawdę, bo poślę po wójta. Co wy tej kartki szukacie, co na stole leżała? Hania, no przecież całą wieś jej szuka, ty wiesz, co się z nią stało? Pewnie, ja w tę kartkę komendantowi zawinęłam śniadanie i już sama zrobiłam. No to... To już koniec. Śniadanie zeżar, papier wyrzucił, wójt do kryminału. Firkowa na szafot. Zarząd gminy, czyli ona zasiłek dla bezrobotnych, a jeszcze mi za karę łobetną dotację. Ale nie panikujcie, sekretarzu. Po pierwsze, ono ty poza jeszcze nie jada. Po drugie, komendant na pewno siedzi na dworcu i czeka na połączenie do Suchedniowa. Zaraz zadzwonię do chłopaków, do straży, do wielu ludzi, a tego to w pół godziny przywiezą. No to dzwoń, Pietrusz, dzwoń prędko, no już, dzwoń, już, już. Słuchajcie, Reny Boskie. Poszłam do ogrodu po cebulę, patrzę. A po grządkach jakieś kartki leży. Podnoszę, a to chyba pieniądze, tylko jakieś dziwne. Ale chyba nieważne, kto by dobre pieniądze po polach rozsypał. A będę poszła mnie, no. Panie Jurczyński, pan jest człowiek uczony, no. Pokaż mi. No. Przecież to są nowe euro. A może to jakaś fałszywka? Pokaż pan. Wyglądają na dobre. Ale skąd się wzięły? Z nieba spadły? Eleganckie! Słuchajcie, jak z nieba spadły,
To może tam jeszcze gdzieś leżą? Wstać! Wstać! Nie ruszać się! Nie ruszać się! Jak spadły z nieba, to może być dotacja z Unii Europejskiej? A jak tak, to pieniądze należą się do zarządu gminy. Ojej. Wam to się chyba Unia Europejska ze świętym Mikołajem pomyliły. A skąd wiecie, Wincenty? A może nas chcą w ten sposób zachęcić? No, załatwione! Zaraz tu komendanta przywiezą! No, chwała Bogu, to jeden problem mamy z głowy. Wincenty! Nie. Jest to Wincenty! O, widzę się. Dobrze, że cię widzę. Ty wiesz, jak to dobrze, że te pieniądze, co ja je z banku wzięłam, to wszystkie od razu zamieniłam na erła? A czemu chęcia dobrze? No bo jakbym wzięła w złotówkach, to by my już nic nie mieli. No wiesz, złoty nam się trzyma dobrze. No, może dobrze. Ale prania z gotowaniem to by nie przetrzymał. Co ty mówisz? No bo ja żem se zapomniała i włożyłam do starej poszwy, a potem żem se zapomniała całkiem i włożyłam do pralki. Rany boskie! Jezu Maria! No ale nic się żadnemu nie stało! Nie wiesz, takie czyściutkie nawet są! I co żeś z nimi zrobiła, Helcia? Jo, powiesiłam na sznurku w ogródku, co by wyschły. Ale Azor pilnuje! A jak Azor pilnuje, to nikt nie ruszy! Przy tym wietrze! Jezusie Maryjo! Jezusie! Czy on tak gonił, jakby go kto psem pościł? I dowiedział się, że Helusia wyprała mu pieniądze. No, to potrzeba nam jeszcze w Kopydłowie afera z praniem brudnych pieniędzy, no. 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 Potrzebny nam jeszcze pożar? Ale jaki pożar? No to komendant wraca z tym waszym bakirem. To on go zabrał? Zaraz się przekonamy. Co wy tu kruta za alarm robicie? Ja myślałem, że pół Kopydłowa z dymem poszło. Wojtuś. Co? Śniadanie jadłeś? Jasiek, to ty mnie kruta z drogi zawracasz, żeby mnie na śniadanie zaprosić? Ale gdzie tam? Chodziło o tę kanapkę, co ci Hania na drogę zrobiła. No co? No zjadłeś. No kiedy ją miałem czas na jedzenie? Kiedy? Chwała Bogu, dawaj. Co? Kanapkę. No mąż. Czekaj. Jest! Jasiek, jak ty mi kruta jeszcze powiesz, że mi taliby trucizny do salcesunu nasypały, to ci nie uwierzę. No, dziękuję wam w imieniu służby, ale te plamy to jakieś, co to jest? Wójcie, kruta nie marudźcie, dobrze? Bo może nie najlepiej wygląda, ale za to bardzo ładnie pachnie. A plama to by była, jakby wam się ten papier nie znalazł. Czekajcie, bo Władek wrócił, no. Ładnie. Gadajże, co z tym naszym wstąpieniem do tej Unii? No. No. Ja nie wiem. Ale ja wiem, wiesz? No. Że najwyższa pora już skończyć z tym cholernym zaściankiem. Tak. Z tym dziadostwem, bałaganem, nieróbstwem, przekupstwem. I jak jest okazja, to my musimy kruta zrobić wszystko, żeby my naszym młodym polską wieś zostawili zasobną i nowoczesną. Sikorki, dobrze go dom? Udawajcie! No! Po toku świetnych, tych mokrów wściekłych, droga szwajcarski ser. Janek poseł wpadł autem w fosę, w banku brak kilku zer. Podłogi leżą w oborze Peugeot od sztucznych kwiatów mdło. Boskie staranie z tym bałaganem, co rządzi naszą wsią. Szybią i bronią, to bajka ponoć, tylko głupiemu żal. Gdy poza flaszką dzisiaj ma wartość chyba jedynie szmal. Wszystko się poprzewracało w tym porządku.
bida, w Sejmie salon, w którym rządzi klan wiechciowy. W którym rządzi klan wiechciowy? Jak już się dorobi, który zaraz sobie dworek stawia. Na lastriku i marmury chłopską izbę se przerabia. Koło gospody niech ci pierogi szambo spuścili w rów. Trwale periada, torów blokada, palonych opon smród. Ludowcy rotę fałszują potem pod baldachimem psalm. Co poza flaszką ma jeszcze wartość? Chyba jedynie szmal. Disco polo, oj dana dana. Gdy się nudzą to barwolo, pogorzale gardła zdzierać, oj dana dana. Nigdy razem, zawsze solo. Straszą, że Unia, co nie chce kunia, wykupi ziemi szmat. Na roli praca się nie opłaca, no to trzeba podnieść cła. Każdy wie lepiej, choć biedę klepie, na czworo dzieli włos. Czas już powiada, wziąć ci gromada za poklepanie kos. Słoneczko świeci, rodzą się dzieci, a za stodołą dal. Co poza flaszką ma jeszcze wartość? Chyba jedynie szmal. Nikt już nie wie, w którą stronę i kto ciągnie chłopską furkę. Jeden je o obronie, drugi huśta sygnaturkę. Drugi huśta sygnaturkę. Aha. Trzeci lewą rano wstaje, każdy recept ma od groma. Dajcie sobie chłopy siana, gdzie wciąż z butów sterczy słoma. Żywią i bronią, to bajka ponoć, tylko głupiemu żal. Co poza flaszką ma jeszcze wartość? Chyba jedynie szmal. Żywią i bronią, to bajka ponoć, tylko głupiemu żal. Co poza flaszką ma jeszcze wartość? Chyba jedynie